Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się znowu ze słowem Bożym. E, robimy to oczywiście z wielką radością, jak zawsze, prawda? No proszę zobaczyć tylko na ten piękny uśmiech. Ale dzisiaj wziąłem. mamy wyjątkowe okoliczności. Dzisiaj mamy wyjątkowe okoliczności. Dzisiaj wiele spraw się kończy. Dlatego, że kończy się po pierwsze. Ewangelia, którą mogliśmy ostatnio rozważać, ostatni fragment Ewangelii Świętego Jana, wcześniej jeszcze Kończy się, kończą się dzieje apostolskie i to też nie jest przypadek. Tak. No i w ogóle kończy się okres Wielkiej Nocy. I dzisiaj właściwie spotykamy się ostatni raz z Ewangelią według Świętego Jana. I mamy dzisiaj też właśnie 21 rozdział, sam, sama końcówka. I Pan Jezus dzisiaj troszkę po raz kolejny byśmy powiedzieli strofuje Świętego Piotra, bo przecież przed chwilą dowiedział się, że y, kto inny cię opasze i pójdziesz dokąd nie chcesz, pośle cię dokąd nie chcesz. E, no a teraz Piotr, za, zamiast zająć się sobą, zamiast y, myśleć o tym, że teraz on ma iść za Jezusem, bo przecież tak mu pan Jezus powiedział: Pójdź za mną, e, to on dzisiaj py zadaje pytanie panu Jezusowi: A co będzie z tym? I pyta o e, świętego Jana, e, umiłowanego ucznia e, pana Jezusa. To pewnie taka. Nauka dla nas, żeby nie być zbyt ciekawym czyjegoś życia, a rzeczywiście zająć się sobą, a zwłaszcza swoim pójściem za Panem Jezusem. To faktycznie, Jezus powiedział tak wprost. Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Faktycznie, czasami może nam umknąć to zdanie, Ty pójdź za mną, żebyśmy szli za Panem Jezusem, a jak będziemy szli za Nim, to my nie musimy się za bardzo oglądać na tych, w sensie dookoła, którzy są, w sensie, na tych, mamy się troszczyć nawzajem o siebie, ale nie być zbyt ciekawymi. E, i, bo kiedy my mamy sami zatroszczyć się o naszą relację z Panem Bogiem, to On nas uwrażliwi na drugiego człowieka, e, tak jak chociażby umiłowany uczeń Jan, który na ostatniej wieczerzy był na piersi pana Jezusa, który taki w sposób wyjątkowo miał tak bliską relację, że też jako jedyny pozostał pod krzyżem, że jako ten wyjątkowy nie, nie zginął śmiercią męczeńską, i z perspektywy już no, sędziwego wieku opisuje te wydarzenia w Ewangelii. I na samym końcu umieszcza właśnie ten fragment, podsumowując: ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je napisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Świadectwo życia, szczególnie z perspektywy doświadczeń i wielu lat, kiedy jest takie autentyczne, jest bardzo przekonujące, i myślę, że tutaj w sposób wyjątkowy Święty Jan dla nas może być takim przykładem tej wytrwałości nie tylko bycia dobrym na krótką metę, ale tej konsekwentności, wierności na długą metę. Święty Jan na końcu swojej Ewangelii też pisze o tym, że gdyby chcieć napisać, spisać wszystkie wydarzenia dotyczące Jezusa, to pewnie nie starczyłoby ksiąg na to. I to też słowa, które mogą w nas wzbudzić taką refleksję: ile, ile rzeczy, ile spraw, ile sytuacji, ile wydarzeń spowodował w naszym życiu Pan Jezus, ile dobrych rzeczy dokonało się dzięki Niemu. I myślę, że warto dzisiaj wzbudzić taką refleksję, pomyśleć sobie o tym, nawet od początku życia, od samego Chrztu, jeżeli pamiętamy, co takiego wydarzyło się w moim życiu, jak Pan Bóg mnie prowadził, przez jakie wydarzenia, co chciał mi powiedzieć i jak wiele dobra od Niego doświadczyłem. Prawdopodobnie, jeżeli chcielibyśmy to spisać, to nie starczyłoby ksiąg. No i przy okazji, możemy podsumować pewien etap już jutro kościoły będą otwarte w, w takich bezograniczeniowych wymiarach ilości osób. Możemy też taką krótką refleksję tego czasu no, kwarantanny, szczególnie tego siedzenia w domu podsumować i zobaczyć, co, co Pan Bóg zrobił we mnie, co ja pozwoliłem zrobić Panu Bogu właśnie w moim życiu przez ten czas. Czy wychodzę teraz inny? Czy pogłębiła, pogłębiła się moja relacja z Jezusem? I szczególnie ten przykład Świętego Jana może nam dać do myślenia i być taką ogromną zachętą, że warto, warto być przy Panu Jezusie przez całe życie. Z Bogiem, z Bogiem.